Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Jak zwykle, zanim zaczniemy, chcę podziękować moim patronom, a w tym miesiącu są nimi Ola, Sławomir, Karolina, Aleksandra, Zuzanna, Krystian, Emcio, Krysia, Martyna, Michał, Małgorzata, Janusz, Paweł, Łukasz, Agnieszka oraz Krzysztof. Bardzo doceniam Wasze wsparcie, a w obecnej sytuacji jest ono bardzo pomocne. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziś przenosimy się do Sztokholmu, stolicy Szwecji. Miasta położonego na wschodnim wybrzeżu w centralnej części tego kraju. Otoczone niemalże 30 tysiącami wysp i wysepek, czyli tak zwanym archipelagiem miasto, często nazywane jest Wenecją Północy. Sztokholm podzielony jest na 14 dzielnic administracyjnych. My przeniesiemy się do jednej z nich, która położona jest w centralnej części tego miasta. Kungsholmen. Jest wtorek, 15 września 2015 roku. Tuż przed godziną 15 na komisariat policji położony przy ulicy Kungsholmsgatan przychodzi kobieta, by zgłosić zaginięcie swojej córki Isabel. Matka informuje policję, że Isabel mieszka na ulicy Erik Dalberisgatan od kilku miesięcy. Dnia 11 września mama rozmawiała z nią przez telefon, wymieniły również kilka SMS-ów. Rozmowa niczym nie różniła się od poprzednich konwersacji, jakie matka prowadziła z córką. W ostatnim czasie nie wydarzyło się nic, co mogłoby sprawić, że Isabel milczy. Matka informuje policjantów, że ostatnią osobą, która miała kontakt telefoniczny z jej córką, był jej dobry znajomy. Było to 12 września. Przyjaciele ze Sztokholmu byli w kontakcie z siostrą zaginionej po tym, jak Isabel nie pojawiła się na jednym z umówionych spotkań, a jej telefon pozostawał wyłączony. Ich niepokój pogłębiał się z każdym mijającym dniem. Zazwyczaj bardzo aktywna na Facebooku Isabel nie dawała znaku życia. Rodzina podjęła wiele prób odnalezienia Isabel, jednak żadna z nich nie przyniosła efektu. Isabel Eriksson ma około 30 lat. Pracuje jako makijażystka bądź stylistka. Matka nigdy nie pytała o szczegóły jej pracy. Wie, że dziewczyna ma swoich klientów, których odwiedza w ich domach. Policjanci decydują się wysłać patrol do miejsca zamieszkania zaginionej Isabel. Mieszkanie było zamknięte zarówno na górny, jak i na dolny zamek. Po naciskach ze strony przyjaciółki Isabel, która czekała na policję pod drzwiami, zapadła decyzja, by wezwać ślusarza. Kawalerka, w której mieszka Isabel, wydaje się być krótko zamieszkana. Na ścianach brakuje obrazów. Policjanci w swojej notatce zaznaczają, że w mieszkaniu brakuje rzeczy personalnych, takich jak zdjęcia lub ozdoby. Na stole stoi pusta butelka po szampanie. Na łóżku brakuje pościeli. Szafa na ubrania jest pusta. Po zmianie zamków policjanci wracają na komisariat. Z informacji zebranych przez śledczych wynika, że Isabel miała kontakt z matką w piątek 11 września. Kolejnego dnia przyjaciółka Isabel, Natalie, próbowała się z nią skontaktować kilka razy, zarówno telefonicznie, jak i poprzez Facebook. W niedzielę Natalie ponownie próbowała kontaktować się z przyjaciółką. Isabel nadal pozostawała nieaktywna na Facebooku, a jej telefon pozostawał wyłączony. Tego dnia Isabel miała spotkać się z Natalie. Gdy dziewczyna nie pojawiła się na umówioną godzinę, Natalie zaczęła się niepokoić. Było to bardzo nietypowe dla Isabel, aby nie odezwać się, że nie przyjdzie. Natalie skontaktowała się z siostrą zaginionej. W
poniedziałek, 14 września, Natalii po rozmowach ze znajomymi zadzwoniła do mamy Izabel. Zdecydowały, że jeśli dziś nie uda się nawiązać z nią kontaktu, następnego dnia zgłoszą jej zaginięcie na policję. W czasie, gdy matka Izabel składa zawiadomienie o jej zaginięciu, Natalii próbowała dostać się do jej mieszkania. Następnego dnia policjanci poprosili operatora sieci komórkowej o namierzenie ostatniej pozycji telefonu zaginionej Izabel. Odpowiedź przychodzi po kilku godzinach. Telefon został wyłączony w nocy z soboty na niedzielę w okolicach mieszkania Izabel. Tajemnicze zaginięcie Izabel spędza sen z powiek policjantom ze Sztokholmu. W mieszkaniu nie znaleziono zbyt wielu wskazówek, które pomogłyby ustalić, czy dziewczyna jest w niebezpieczeństwie, czy też wyjechała z własnej woli. Policjanci nie mają pewności, że doszło do przestępstwa. Kolejnym etapem śledztwa jest zgromadzenie informacji na temat życia Izabel. Kim była, czym się zajmowała i czy istnieje powód, dla którego mogłaby dobrowolnie unikać kontaktu z rodziną. Według gazety Svenska Dagbladet w zeszłym roku w Szwecji przyjęto ponad 7 tysięcy zgłoszeń dotyczących osób zaginionych. Większość z nich odnajduje się w przeciągu 6 miesięcy. Statystycznie w ciągu roku około 30 osób znika bez śladu. Jest 18 września 2015 roku. Od zaginięcia Izabel Eriksson minął już tydzień. O godzinie 21.44 na komisariat policji przy ulicy Kungsholmsgatan przychodzi mężczyzna oraz kobieta. Po zabraniu numerku oboje siadają w poczekalni. 15 minut później kobieta podchodzi do recepcji i tłumaczy powód, dla którego przyszła dziś na komisariat. Izabel Eriksson tłumaczy kobiecie w recepcji, że nie może dostać się do swojego mieszkania. Na drzwiach znalazła kartkę od policji z prośbą o kontakt oraz informacją, że jej zamki zostały zmienione. Recepcjonistka prosi kobietę, by zaczekała kilka minut. Izabel wraca do poczekalni, gdzie czeka jej towarzysz. Kilka minut później zostaje wprowadzona do pokoju przesłuchań. Izabel zapytała policjantów, czy mężczyzna czekający w poczekalni nadal ich słyszy. Kobieta chciała się upewnić, że jest bezpieczna. Po uzyskaniu tej pewności zaczęła płakać. Zostałam porwana, powiedziała. Izabel dodała, że mężczyzna, który czeka na nią w poczekalni, posiada broń w samochodzie, który zaparkował naprzeciwko komisariatu. Policjanci nie zwlekali ani chwili dłużej. Zaledwie 3 minuty po wejściu kobiety do pokoju przesłuchań, 4 policjantów aresztuje towarzysza, który nadal czeka w poczekalni. Aby zrozumieć, co się stało, musimy cofnąć się w czasie. Jest czwartek 10 września 2015 roku. 30-letnia Izabel Eriksson szykuje się na umówione spotkanie z klientem. Mężczyzna, który jest w drodze do niej, skontaktował się z nią kilka dni wcześniej. W Sztokholmie jest od niedawna w interesach. Potrzebuje towarzystwa. Mężczyzna, który tego wieczoru odwiedził Izabel, jest Amerykaninem. Podczas długiej rozmowy opowiada on o swoim życiu i pracy. Od wielu lat zajmuje się akcjami i właśnie dlatego przybył do Sztokholmu. Po pewnym czasie przenoszą się do sypialni. Podczas spotkania Amerykanin pyta Izabel, czy byłaby zainteresowana spotkaniem na kolacji biznesowej w najbliższą sobotę jako jego partnerka. Wszyscy tam obecni będą ze swoimi żonami, on jedyny nie ma kogo ze sobą wziąć. Zaznaczył, że jeśli się zgodzi, będzie najpiękniejszą kobietą w całym towarzystwie. Izabel zgadza się, by udawać jego dziewczynę. Ustalili, że spotkają się u niej przed kolacją, by porozmawiać o szczegółach. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie dla Izabel, w ten sposób nie będzie musiała prosić nikogo o pomoc z psem. Amerykanin nie jest pierwszym mężczyzną, który proponuje Izabel tego typu spotkanie. Bycie eskortą wiąże się z tego typu propozycjami.
Podwójne życie Isabel Eriksson rozpoczęło się, gdy kobieta miała 21 lat. Dorastając w małym mieście Uddevalla, Isabel marzyła o luksusowym życiu, które prowadziła jej największa idolka Paris Hilton. Jako że nauka nie była jej mocną stroną, Isabel nie ukończyła liceum. Zamiast tego wymykała się wieczorami do klubów, gdzie zabawa, taniec i darmowe drinki czekały na nią co wieczór. Isabel zdała sobie również sprawę, że seks nie był dla niej tematem tabu. Często nocne eskapady kończyły się u któregoś z nowo poznanych mężczyzn w domu. Takie życie nie mogło jednak trwać wiecznie. Isabel musiała znaleźć sobie pracę, a że jej wykształcenie nie było ukończone, znalazła pracę w kafejce. Isabel poznała również mężczyznę, z którym związała się na dłużej. Razem postanowili wyjechać do Australii, by zmienić swoje życie. Australia okazała się jednak nie rozpieszczać Isabel i jej chłopaka. Prace, jakie mogli podjąć, były bardzo nisko płacone. Mimo tego kobieta była bardzo szczęśliwa. W końcu wyrwała się z małego miasteczka, w którym nic dobrego na nią nie czekało. W jednym z hosteli, w którym się zatrzymali, znalazła ogłoszenie o pracę w klubie ze striptizem. Nie mając nic do stracenia, postanowiła spróbować. Związek z chłopakiem niemal automatycznie rozpadł się. Isabel była piękną, wysoką kobietą. Pracę w klubie dostała od ręki. Najważniejszą częścią jej pracy były prywatne tańce, to z nich cały zarobek lądował w kieszeni Isabel. Jak wspomina, miała ich dużo. Wystarczyło, że powiedziała, skąd pochodzi. To, co zarabiała w miesiąc, przekraczało jej półroczną pensję z kafejki. Nadszedł jednak czas, w którym Isabel zmuszona była wrócić do kraju ze względu na wizę. Po powrocie Isabel podjęła pracę w różnych klubach ze striptizem w Göteborg. Nie było to jednak to samo. Kobieta obawiała się, że zostanie rozpoznana. Jej anonimowość, jaką miała w Australii, tutaj była niemal niemożliwa. Postanowiła wyjechać tam ponownie. Życie w Australii było przepełnione luksusem. Pieniądze, jakie Isabel zarabiała, pozwalały jej mieszkać w najlepszych hotelach. W jednym z nich poznała pewną kobietę. Jej elegancja zaimponowała Isabel. Podczas długiej rozmowy kobieta oferuje Isabel pracę jako eskorta. Wystawne kolacje opłacane przez klientów, ekskluzywne prezenty oraz mnóstwo gotówki za spędzoną noc. 2 godziny pracy jako eskorta były równowartością całego wieczoru w klubie ze striptizem. Praca jako eskorta dawała Isabel wolność, jakiej do tej pory nie miała, nie mówiąc o pieniądzach, jakie zarabiała. Jej marzenie o życiu w luksusie spełniło się. Po powrocie do Szwecji Isabel kupiła mieszkanie w Sztokholmie, gdzie nadal pracowała jako eskorta. Jej znajomi i rodzina nie wiedzieli, czym się zajmuje. Dla nich Isabel była artystką makijażu. Kupiła również małego psa rasy Poodle Toy, którego nazwała Nelly. Jest sobota, 12 września 2015 roku. Do mieszkania Isabel przychodzi Amerykanin. Zgodnie z ustaleniami pojawia się nieco wcześniej, by porozmawiać przed kolacją biznesową, na której kobieta ma mu towarzyszyć. Mężczyzna ma ze sobą szampana, truskawki w czekoladzie oraz własnoręcznie zebrane kwiaty. Gest ten spodobał się Isabel. Usiedli na sofie, zaczęli pić szampana, rozmawiać i wspólnie zajadać się truskawkami. Całość była niesamowicie romantyczna. Isabel wspomina, że w pewnym momencie zrobiła się bardzo senna. Isabel budzi się po kilkunastu godzinach i zauważa, że jest w miejscu, którego nie zna. Kobieta nie czuje się najlepiej, jej ruchy są ograniczone. Jest jej zimno. Pierwszą rzeczą, jaką widzi, jest blaszany dach. Stara się przypomnieć sobie, co się stało. Dostrzega Amerykanina siedzącego obok niej, którego natychmiast zasypuje pytaniami. W tle słychać szczekanie psa.
Mężczyzna spokojnie odpowiada już w języku szwedzkim, że tak naprawdę ma na imię Martin i jest lekarzem. Pomieszczenie, w którym się znajdują, będzie jej nowym domem przez najbliższe kilka lat. Isabel zauważa, że jest podłączona do kroplówki. Szybkim ruchem ręki zrywa węflon. Kobieta próbuje wołać o pomoc. Krzykiem i płaczem stara się zrozumieć, co się stało. Mężczyzna spokojnie obserwuje ją, po czym dodaje, że może krzyczeć ile chce. Nikt jej nie usłyszy. Nelly szczeka bez opamiętania. Panika, która ogarnęła Isabel, nie pozwala jej się uspokoić. Na półce obok leżą dwa gwoździe. Bez większego zastanowienia Isabel sięga po nie i próbuje zaatakować mężczyznę. Jej atak nie zaskoczył Martina. Mężczyzna bez większych trudności obezwładnia Isabel, która nadal jest słaba, i wyjaśnia, że tego typu działania będą karane. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przywiąże ją łańcuchami do łóżka, a jedyne, co dostanie do jedzenia, to suchy chleb. Być może rozwiąże ją, gdy będzie musiała skorzystać z toalety, chociaż w drodze tutaj nie narzekała na pieluchy. Po chwili Martin wstaje i opuszcza pomieszczenie. Isabel słyszy, jak kolejno zamyka za sobą drzwi. Jedne, drugie, aż w końcu w oddali słychać trzask jeszcze jednych drzwi. Isabel rozgląda się po pokoju, w którym jest łóżko, stół, kilka szafek kuchennych oraz toaleta. Pokój podzielony jest ścianą, za którą znajdują się różne materiały budowlane. Kłęby kurzu budowlanego osadziły się na wszystkich meblach. Betonowa podłoga i niepomalowane ściany dodają temu miejscu uczucia chłodu i nieporządku. Całość oświetla lampa budowlana stojąca w rogu. Isabel nie ma pojęcia, jak długo była nieprzytomna. Nie ma pojęcia, gdzie się znajduje. Czy nadal jest w Szwecji? Nie może sobie przypomnieć, co się stało i dlaczego Martin ją porwał. Zauważa, że ubrania, które ma na sobie, nie są jej. Ostatnią rzeczą, jaką pamięta, były truskawki, które wspólnie zjedli. Następnego dnia Martin wyjaśnia Isabel, że bunkier, w którym się znajduje, budował przez ostatnie 5 lat. Miejsce to jest odizolowane w sposób profesjonalny, dlatego jakkolwiek by nie krzyczała, nikt jej nie usłyszy. Planował porwanie kobiety, która będzie jego towarzyszką przez najbliższe lata. Isabel spodobała się mu już przy pierwszym spotkaniu. Jego intencją nie jest skrzywdzenie kobiety, dlatego chciałby, aby po prostu zaakceptowała, że przez najbliższe kilka lat jest skazana na życie z nim. Jeśli chce, by dostarczył jej kilka książek, dzięki którym czas nie będzie się dłużył, może je zapisać. Postara się je kupić. Ma nadzieję, że z czasem jej się tutaj spodoba. Isabel próbuje dowiedzieć się, gdzie jest. Martin odpowiada na jej pytania z dumą w głosie. Mówi kobiecie, że są u niego w domu i że prawdopodobieństwo, że ją ktoś odnajdzie, jest znikome. Wyłączył jej telefon, żeby nikt nie mógł ich namierzyć. Nie ma absolutnie niczego, co łączyłoby go z osobą Isabel. Zatarł wszelkie ślady, jak twierdzi, dlatego nikt nie wpadnie na jego trop. Informuje Isabel, że będzie musiała dać mu hasła do kont, m.in. na Facebooku. W ten sposób jej najbliżsi będą przekonani, że wyjechała. Tego dnia Martin prosi Isabel, by napisała listę artykułów, które będą jej potrzebne. Zaznaczył, że jeśli tego nie zrobi, nie będzie miała co jeść. Może również zapisać listę książek, postara się je kupić. Jest poniedziałek 14 września 2015 roku. Martin wraca do bunkra. Mężczyzna zauważa na stole pozostałości po śniadaniu. Z radością w głosie pyta, czy jej smakowało. Isabel niepewnie odpowiada, że nawet nie pamięta, że coś jadła. Martin informuje ją, że zaniki pamięci są normalne u osób, którym podano duże dawki flunitrazepamu. Za niedługo ten stan jej minie. Mała dygresja. W
Flunitrazepam, znany bardziej pod nazwą Rohypnol, to lek nasenny. Stosowany jest przed poważnymi zabiegami chirurgicznymi. Po zaledwie 20 minutach od podania wywołuje długotrwały sen. Martin woła do siebie psa Izabel. Kobieta natychmiast protestuje, a on spokojnie wyjaśnia, że weźmie psa na spacer. Minuty, w których oboje są poza bunkrem, wydają się być godzinami. W końcu słychać, jak kolejno otwierają się drzwi i do pomieszczenia wraca Nelly wraz z mężczyzną. Martin spogląda na pustą kartkę i oświadcza, że Izabel nie będzie miała co jeść przez najbliższe dni. W desperacji kobieta zapisuje na kartce kilka produktów. Martin zabiera ze sobą listę zakupów i, jak twierdzi, jedzie do pracy. Izabel zostaje w bunkrze z psem i swoimi myślami. Kobieta stara się rozglądnąć po pomieszczeniu. Za ścianą jest mnóstwo materiałów budowlanych, jednak nic nie nadaje się do obrony. Całość wygląda jak plac budowy. W rogu Izabel dostrzega nową, niezamontowaną toaletę. W jej głowie pojawiają się różne myśli. Dlaczego Martin chce zamontować dwie toalety i dlaczego pomieszczenie podzielone jest na dwie części, skoro w jednej jest zarówno kuchnia, jak i toaleta? Martin wraca do bunkra po kilku godzinach. Przed sobą na wózku transportowym prowadzi lodówkę. Po jej podłączeniu Martin ponownie wyprowadza psa. Mężczyzna wraca do bunkra i z nadzieją w głosie mówi do Izabel, że być może z czasem spodoba jej się życie u niego. Jeśli wszystko pójdzie po jego myśli, będzie miała towarzyszkę. Najpierw musi jednak dokończyć drugą część pokoju. Martin przyznaje, że jego plan porwania nie do końca przebiegł pomyślnie. Uśpienie Izabel zajęło zbyt wiele czasu, dlatego nie zdążył posprzątać jej mieszkania. Ma w planach pojechać tam w najbliższych dniach, by naprawić swój błąd i zostawić kartkę od Izabel, że wyjechała. W ten sposób nikt nie będzie się martwił. Zabierze również kilka jej rzeczy, może wtedy będzie jej łatwiej przyzwyczaić się do życia u niego. Wychodząc, Martin informuje Izabel, że tej nocy zostanie u siebie, ale jutro będą spać razem. Kolejnego dnia Martin przynosi Izabel zestaw do badań. Prosi ją, by zrobiła wymaz z pochwy w czasie, gdy on wyprowadzi psa. Wymaz ma na celu sprawdzenie, czy Izabel nie jest nosicielką klamidiozy. Po powrocie Martin pobiera również krew od Izabel. Robiąc to, opowiada, że sprawdzi próbki jako nieznane. Jako lekarz ma możliwość przebadania kogoś, kto z różnych względów nie podał swojej tożsamości. Martin zabiera ze sobą rzeczy i obiecuje, że wróci po pracy. Godziny w bunkrze zdają się nie mieć końca. Gdy mężczyzna wraca, wydaje się być zły i zdezorientowany. Martin usiadł na łóżku. Obok siebie położył pistolet. Prosi Izabel, żeby go zabiła. Tłumaczy, że już kilka razy siedział z bronią w ustach, ale nie potrafi nacisnąć spustu. Niech go zabije i ucieknie. Przestraszona kobieta nie wie, co ma robić. Nie jest w stanie zamordować człowieka. Nawet jeśli jej się uda zranić sprawcę, nie ma gwarancji, że uda jej się otworzyć drzwi, które są na kod. Po kilku minutach Martin wstaje, zabiera broń i opuszcza bunkier. Minuty w samotności dłużyły się, a niepewność, czy jej oprawca wróci, nie dawała chwili spokoju. Martin wrócił, trzymając w rękach plastikowe pudło. Izabel musi nauczyć psa załatwiać się do pudła. Inaczej będzie musiał się go pozbyć. Kilka minut później Martin ponownie wraca do bunkra. Zostawia Izabel zegarek, kilka książek i lampkę nocną. Martin proponuje Izabel, że dziś przyrządzi im coś na kolację. Dziewczyna zgadza się niepewnie. Obiecuje również zabrać ją do domu, by mogła wziąć prysznic. Być może pozwoli jej opuścić bunkier choć na chwilę. Prysznic w bunkrze nie jest jeszcze podłączony. Martin wraca do siebie, a Izabel bije się z myślami. Jeśli nadarzy jej się okazja,
bez wahania spróbuje uciec. Chwilę później drzwi od bunkra otwierają się ponownie. W drzwiach stoi mężczyzna z brodą i spogląda na Isabel. Zszokowana kobieta podbiega do niego. Zostałam porwana, mówi. Mężczyzna niewzruszony milczy i nadal przygląda się Isabel. Po chwili jednym ruchem ręki ściąga maskę. Mężczyzną okazał się Martin. Maska, którą miał na sobie, była bardzo profesjonalna. Kolejnego dnia Martin pojawia się w bunkrze o 7:30. Pozwala Isabel zaczerpnąć świeżego powietrza. Na ręce kobiety zakłada kajdanki. Nie trwało to jednak długo. Chwila spędzona na zewnątrz dała jej jednak wiarę i nadzieję, że jeszcze kiedyś opuści bunkier. Później tego dnia Isabel ma możliwość wzięcia prysznica. Tym razem Martin zapina kajdanki na jej prawą i jego lewą rękę. Marzenie o ciepłym prysznicu bardzo szybko przerodziło się w koszmar. Isabel była zmuszona umyć się w lodowatej wodzie przy mężczyźnie, który cały czas ją obserwował. Ubrania, które jej dał, należały do niego. Jak tylko się ubrała, Martin z powrotem założył jej kajdanki i odprowadził do bunkra. Tej nocy Martin został u niej. Isabel nie zmrużyła oka. Mężczyzna natomiast przespał spokojnie całą noc. Rankiem po wyprowadzeniu psa oświadczył, że jedzie do Sztokholmu. Przywiezie jej rzeczy i przygotuje mieszkanie, by nikt się o nią nie martwił. Martin wraca kolejnego dnia. W rękach trzyma kopertę dla Isabel. Zawartością jest list od policji, w którym proszą o kontakt i informują ją, że zmienili zamki w jej mieszkaniu. Zdezorientowany Martin usiadł na skraju łóżka. Wyciąga z torby kolejno pistolet, klucze oraz telefon Isabel. Weź wszystko i uciekaj, mówi. To jednak nie jest takie proste. Drzwi są na kod. Isabel powstrzymuje chęć sięgnięcia po telefon. Mężczyzna zdaje się wahać. Po chwili sięga po pistolet i mówi, że musi go zabić. Nie da rady siedzieć w więzieniu. Dla takich przestępców jak on w więzieniu nie ma litości. Najlepiej będzie, jak sam się zabije. Zszokowana kobieta stara się uspokoić Martina. Udaje jej się przekonać go, by opuścił broń. Po kilku minutach Martin oferuje, że zawiezie ją do Sztokholmu. Droga do stolicy była najdłuższą podróżą w jej życiu. Martin na wszystkie sposoby próbował ją przekonać, aby nie zgłaszała sprawy na policję. Może przecież powiedzieć, że spotkali się i pojechali do niego, przy czym zapomnieli o całym świecie. W ten sposób nikt się o niczym nie dowie. Gra psychologiczna, jaką prowadził mężczyzna przez kilkugodzinną podróż do Sztokholmu, uświadomiła Isabel, że celem Martina jest uciszenie sprawy. Być może liczy na to, że gdy Isabel odzyska swe klucze, będzie mógł porwać ją ponownie, a tym samym uspokoić policję, by jej nie szukali. Po przybyciu na komisariat, Martin był przekonany, że Isabel go nie zdradzi. Spokojnie siedział w poczekalni, podczas gdy kobieta wchodziła do pokoju przesłuchań. Zatrzymanie mężczyzny przebiegło bez większych problemów. Przesłuchanie z Isabel trwało kilka godzin. Później kobieta w asyście policji została odwieziona do szpitala, gdzie otrzymała odpowiednią pomoc. 38-letni Martin Trenebory był lekarzem. Przez znajomych opisywany był jako inteligentny, przystojny młody człowiek. Z pewnością nie miałby problemów, by znaleźć kobietę, która by się w nim zakochała. Wybrał jednak inną drogę. Śledztwo w tej sprawie trwało kilka miesięcy. W samochodzie oskarżonego odnaleziono broń oraz ubrania Isabel. Podczas oględzin w jej mieszkaniu zabezpieczono butelkę po szampanie, na której odnaleziono odciski palców Martina. Znaleziono również szypułki po truskawkach, niektóre z nich oznaczone były czarnym markerem. W ten sposób Martin wiedział, w których truskawkach jest środek nasenny. Na stole leżała również butelka po soku pomarańczowym, której odnaleziono śladowe ilości flunitrazepamu.
Gospodarstwo Martina, w którym przetrzymywał Isabel, znajduje się w miejscowości Axeltorp, w południowej części Szwecji. Odległość od Sztokholmu to ponad 500 kilometrów. Posiadłość Martina otoczona jest lasem. W skład gospodarstwa wchodzi dom, drewutnia, stodoła oraz hala na maszyny, w której mężczyzna wybudował bunkier. Budynek hali ma 3 wejścia. Z zewnątrz sprawia wrażenie spełniać swoją funkcję. Jest boczne wejście, wjazd do garażu oraz wielkie wrota, które zdają się funkcjonować bez zarzutów. W rzeczywistości za nimi Martin wybudował ścianę, którą dodatkowo odizolował. Z tyłu budynku jest również dobudówka. Martin planował, że będzie ona pełnić funkcję spacerniaka. Zdjęcia szkicu znajdziecie na moim Instagramie, link w opisie. Wejście boczne prowadziło do przedpokoju, z którego można było wejść do garażu lub w głąb hali przez kolejne drzwi. Po środku hali Martin wybudował szczelny bunkier z odizolowanymi ścianami o powierzchni około 60 metrów kwadratowych. Wejście do bunkra zabezpieczone było śluzą z podwójnymi pancernymi drzwiami. W garażu policjanci odnaleźli wózek inwalidzki, którym Martin użył podczas transportu Isabel. W domu mężczyzny odnaleziono maski. Jedna z nich przedstawiała mężczyznę z brodą. Znaleziono również fałszywe dokumenty wyrobione na osobę w masce. Druga maska została wykonana dla Isabel. Po jej założeniu kobieta wyglądała na schorowaną staruszkę, która na wózku była wieziona przez swojego syna. Dlatego nikt nie zauważył, gdy Martin wywoził ją z mieszkania. To, co świadkowie widzieli, nie miało nic wspólnego z zaginięciem młodej kobiety. Wyrok z sądu pierwszej instancji zapadł pod koniec lutego 2016 roku. Martin Trenebori został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za przetrzymywanie Isabel Eriksson w bunkrze przez siebie wybudowanym. Martin został oczyszczony z zarzutu gwałtu, który według prokuratury miał miejsce w mieszkaniu ofiary, podczas gdy ta była pod wpływem środków nasennych. Martin Trenebory miał również zapłacić odszkodowanie Isabel w wysokości 180 tysięcy koron szwedzkich, około 73 tysięcy polskich złotych. Obie strony odwołały się od wyroku. Według oskarżonego wyrok był zbyt surowy. Według prokuratury mężczyzna powinien otrzymać wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Sąd drugiej instancji zmienił wyrok. Martin Trenebori otrzymał wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Zdaniem sądu utracenie przez Martina legitymacji lekarskiej jest samo w sobie wysoką karą za przestępstwo. Argumentacja sądu spotkała się z ogromną krytyką w Szwecji. Jeśli słuchaliście poprzednich odcinków, jesteście świadomi, że w praktyce Martin może opuścić mury więzienia po przebyciu 2/3 wyroku, czyli około 5 lat. Isabel Eriksson to imię użyte przez ofiarę. W rzeczywistości jej dane objęte są ochroną, a jej miejsce zamieszkania pozostaje nieznane, podobnie jak jej dokładny wiek. Większość materiału w tym odcinku zaczerpnęłam z jej książki pod tytułem You Are Mine. Na koniec dodam wam, jak ma się szwedzkie prawo do prostytucji. Zapewne wielu z was zastanawia się, dlaczego Isabel nie została ukarana. Od roku 1999 w Szwecji obowiązuje prawo, które całkowicie zakazuje kupna usług seksualnych, nie sprzedaży. Karę ponosi ten, który za takie usługi płaci. 10 lat później Islandia i Norwegia wprowadziły podobne prawo. Idąc za przykładem, kilka innych państw wprowadziło zakaz kupna usług seksualnych. Przemyślenia na ten temat jak zwykle zostawiam wam. Posiadłość Martina została sprzedana za 800 tysięcy koron szwedzkich, około 330 tysięcy złotych. Bunkier nie został wyburzony przed sprzedażą.